Witajcie, ja nazywam się Konrad Hildebrandt i dzisiaj jest 8 listopada, co oznacza, że do końca roku zostało 53 dni. I to oznacza, że także dzisiaj na świecie wylądowały, pojawiły się w tej galaktyce, nie w tej odległej, 30. część Angry Birds, konkretnie Angry Birds Star Wars albo Star Wars Angry Birds. Nie jestem pewien, jaki jest poprawny tytuł, Tomku. Angry Birds Star Wars. Owszem, więc jak możecie się domyślić, Angry Birds Star Wars to Star Wars w świecie Angry Birds, w którym Obi-Wan ma moc zielonego ptaka, nie, zielonej świni, a Luke Skywalker jest czerwonym ptakiem. Znaczy jest na odwrót, czyli ptaki z Angry Birds mają moc z Gwiezdnych Wojen, co oznacza, i na przykład Adam tu zaprezentuje, że jest moc. Jest moc. Moc jest z ptakami, na przykład to jest plansza na... szóstej części bodajże. Luke dostał już miecz i może rozcinać elementy, przebijać się przez barykady niczym przez masełko. Bo jest czerwonym ptakiem z mieczem i generalnie jak tutaj widzicie, mamy, że nigdy nie pamiętam nazwy tej planety, na której Yoda mieszkał, ale to właśnie ta planeta. Hot. Nie, Hot to była lodowa planeta. No to nie wiem. I, ale na przykład tutaj Tomek ma misję rozgrywającą się na Tatooine. Tak. I tutaj na przykład jest taki element, jak widzicie, że... O, tutaj Tomek mi trochę pomoże, przykręcając się, że świnki strzelają laserami i te lasery Luke Skywalker może odbić w locie, żeby je skierować w coś. I to Tomek spróbuje zrobić chyba teraz. Myślisz, że ja mogę tak zrobić? Spróbuj. Bo jesteś ptakiem Obi-Wanem, który ma moc. Nie, nie mogę odbić laserów. Force pushować. Bo źle trafiłeś. O, przyjąłem laser na klatę, jak prawdziwy Obi-Wan. Trzeba ją mijać, a można odpychać jakoś te przedmioty, ale to jakoś dziwnie działa, czekaj. Mogę strzelić i bach, w świnie. O. Tak, to rzeczywiście wymaga wprawy, bo mi za pierwszym razem też nie wyszło. A ja jestem kiepski w Angry Birds tak w ogóle. Nie można być kiepskim w Angry Birds. A ja jestem. Okej, więc Tomek osiągnął coś, co wielu osób nie udało się osiągnąć w Angry Birds, czy być kiepskim w tą grę. Oprócz tego mamy, oprócz Tatooine'a i tej mapy, która nawet twórcy nie pamiętają, bo pisali ją jako The... coś tam z Jedi. Mamy też planszę na Gwieździe Śmierci w kosmosie. Niedługo pojawi się także lodowa planeta Hot. I generalnie są bonusy. Więc to niemożliwe, ale Rovio znowu to zrobiło. Znowu przygotowało kilkadziesiąt nowych poziomów do Angry Birds. Trochę mam już dość Angry Birds, ale jeśli lubicie, to, to jest fajny macie pomysł. Kolejny zestaw. Tomkowi się podoba, mimo że nie jest dobry w Angry Birds. Tak, w sensie podoba mi się pomysł pomieszania tych marek ze sobą. To jest całkiem zabawne. Lepsze niż kolejna część pod tytułem Angry Birds Rio Seasons coś tam, coś tam. Zima, lato, wiosna. A teraz mamy coś, co się zapewne spodoba i fanom Angry Birdsów i Star Warsów. Nie jestem mega fanem Angry Birdsów, ale sądzę, że te przejdę w większości, bo lubię Gwiezdne Wojny i są naprawdę fajne gadżety, które można wykorzystywać z ptakami przeciwko świniom. Więc zakończymy to klasycznym Niech Moc Będzie Z Wami, a Angry Birds są już dostępne na Androidzie i na iOSie. I na Windowsy. A jeszcze nie widziałem. Na te nowe ósemki. No to zależy od sprzętu. Tak czy siak. No, on przegrał. Adam przegrał, Tomek nadal próbuje odbić coś mocą, więc polecamy się na przyszłość.